Ruch samorządowy Tak dla Polski to ruch, który skupia kilkuset samorządowców w całej Polsce. Od lat walczymy o to, żeby samorząd był wolny od nacisków politycznych, żeby samorząd mógł pozostać samorządem, żeby samorządom nie odbierano kompetencji, nie odbierano pieniędzy, co dzieje się niestety bardzo często w ostatnich latach. Stąd nasze zaangażowanie w stronę opozycyjną i też chcę podkreślić mocno, nie jesteśmy grupą bezpartyjnych samorządowców. Jest taka lista ogólnopolska, nie mamy z nią absolutnie nic wspólnego. To są oszukańcy, udawańcy, którzy próbowali ukraść naszą nazwę, blisko współpracują z PiS-em, zatem realizują zupełnie przeciwne nam postulaty. My jesteśmy za samorządem, za samorządnością, która przez tyle lat się w Polsce świetnie rozwijała i w walce o tą samorządność mamy swoich kandydatów na listach wyborczych. Oni gwarantują to, że będą walczyć o samorząd, będą walczyć o samorządność, będą walczyć o mieszkańców, o ich prawa, o to, żebyśmy mogli rozwijać swoje ojczyzny lokalne, stąd rekomendujemy jako całe stowarzyszenie poparcie i głosowanie na nich. Rekomendacja Tak dla Polski jest dla mnie bardzo ważna z prostej przyczyny. Od kilku kadencji wspólnie z kandydatem do Sejmu Piotrem Mielcem jesteśmy radnymi. Czujemy samorząd bardzo mocno. Wiemy, że ostatnie lata, ostatnie właściwie 8 lat to próba centralizacji i próba ograniczania funkcjonowania samorządów. Krótko mówiąc, coraz więcej obowiązków, coraz mniej pieniędzy. Do właściwie tego zdania można by było skonkludować ostatnie działania rządu. Tak dla Polski jest ruchem samorządowców, który chce silnego samorządu w silnej Unii Europejskiej, silnej Polski w Unii Europejskiej. Ta rekomendacja dla mnie osobiście jest bardzo ważna. Rekomendacja pana prezydenta Arkadiusza Wiśniewskiego, całej grupy samorządowców z województwa opolskiego, którzy wspierają ideę demokracji, demokracji prawdziwej, a nie fasadowej, z którą mamy dzisiaj do czynienia. Poszanowanie praw kobiet, poszanowanie praw mniejszości, praworządność. Dzisiaj z uwagi na wyimaginowany problem, który stworzyli rządzący, nie uzyskaliśmy do naszych budżetów, budżetów samorządów terytorialnych. Uwaga, proszę się trzymać foteli kwoty 700 miliardów złotych. To jest przekraczająca kwota budżet Polski na wydatki, mniej więcej około 1,5 roczny. W związku z tym widzimy, w jakim miejscu jesteśmy. Chcemy dialogu z Unią Europejską, chcemy silnego samorządu w Europie, która będzie wspierać nas tak jak do tej pory. Ja pamiętam 1 maja 2004 roku, kiedy moje środowisko wprowadzało Polskę do Unii Europejskiej. Byłem najszczęśliwszym człowiekiem na świecie. Dzisiaj wartość, te wybory 15 października będą także o tym, czy za 2 lata nie pojawi się pomysł wśród, nie daj Boże, rządzących, a wierzę w to, że tak się nie stanie, że to opozycja stworzy rząd, ale nie daj Boże, wybory będą także o tym, czy za 2 lata nie powstanie pomysł polexitu, bo po co według rządzących taka Unia Europejska, która nie daje pieniędzy. W związku z tym pójdźmy do wyborów, wspierajmy się dalej i ta idea samorządności niech nas prowadzi ku zwycięstwu. Czuję się bardzo zaszczycony tym, że Stowarzyszenie Samorządowe Tak dla Polski udzieliło mi wsparcia, mi koledze Piotrowi. Tworzą go samorządowcy, czyli ci ludzie, którzy czują samorząd, działają mocno w społecznościach lokalnych od lat, cieszą się bardzo dużym poparciem wśród społeczeństwa. To, o czym mówił Piotr, ale dodam jeszcze tak naprawdę środki z Krajowego Planu Odbudowy, cały czas zatrzymane, nasze pieniądze leżą w Brukseli, nie mogą trafić do Opola, nie mogą trafić na Opolszczyznę, tylko przez to, że grupa oligarchów, grupa pisowców chce zawładnąć całą Polską, chce zawładnąć sądami. Dla nich ważniejsza władza nad sądami niż pieniądze, niż prawa obywatelskie. My wspólnie jesteśmy gwarantem tym, że będziemy dbać o prawa obywatelskie, o demokrację, o wolność. Zrobimy wszystko, aby Polska pozostała w strukturach europejskich, aby była silnym, mocnym partnerem w Unii Europejskiej. Stoimy, bronimy praw kobiet, zachęcamy z tego miejsca wszystkich państwa, również te młode osoby, które być może niedawno nabyły prawa wyborcze, o to, aby pójść głosować. To są wybory o przyszłości Polski, to są wybory o naszej przyszłości. Nie pozwólcie na to, aby inni zdecydowali o tym, jak ma wyglądać Polska przez kolejne lata. Dzisiaj mamy do czynienia z
kompletną centralizacją, więc decentralizacja samorządów i większe odpity podatkowe w stronę samorządów. Dzisiaj pan prezydent, wielu innych włodarzy w województwie opolskim ma olbrzymie kłopoty z finansowaniem oświaty. Mniej więcej 50-60% stanowi subwencja oświatowa, a kolejne 30-40% włodarze miast, włodarze gmin muszą znaleźć w swoich budżetach. Kosztem także zwiększonych podatków od nieruchomości, podatków rolnych, bo to są dochody gmin. W związku z tym absolutnie zwiększenie finansowania samorządów i ich decentralizacji. Samorząd nie może być traktowany przedmiotowo. Nie ma rozmów władz państwowych z samorządem. Później poprzez zmianę przepisów, czy Polski Ład, czy inne historie, często w trakcie roku budżetowego wszystko jest wywalane do góry nogami, bez konsultacji z samorządami. Samorządy zmuszane są do tego, żeby handlować na przykład węglem, albo w ciągu jednego roku przystosować obiekty szkolne, szkoły do tego, aby przyjęły więcej dzieci, a to są środki pochodzące bezpośrednio z budżetów gmin, z budżetów powiatów. Tutaj państwo absolutnie nie pomaga, czyli państwo jak do tej pory podejmuje działania, jeżeli coś się uda, to mówią, że to ich zasługa, a jeżeli coś się nie uda, to wszystkiemu winne są samorządy. Drodzy państwo, wystarczy włączyć na chwilę tak zwaną telewizję publiczną, choć wiemy, że to jest de facto dzisiaj telewizja rządowa. Nie jest to równa kampania. 3 miliardy, które zostały skierowane z budżetu państwa, z naszych podatków na de facto telewizję rządową, widzimy w jakiej atmosferze, w jakiej formule są prowadzone debaty, widzimy w jakiej formie są prowadzone wiadomości. Każdy ma swoją tą ocenę, musimy to przerwać 15. W nas jest siła, dobro zawsze zwycięży, a dzisiaj te wybory właśnie są wyborami dobra czy zła. I 15 musimy gromnie pójść do wyborów. Gdybyśmy porozmawiali 2 lata temu na temat tego, że być może Niemcy zamkną granice dla naszych obywateli, Słowacy, no to byśmy powiedzieli, że to jest irracjonalne. Dzisiaj doprowadziła polityka zagraniczna obecnego rządu do sytuacji, w której z uwagi na aferę wizową możemy zostać wyrzuceni ze strefy Schengen. O tym są także te wybory, więc na nie trzeba iść i głosować za formacjami proeuropejskimi i demokratycznymi. Prawo i Sprawiedliwość, Zjednoczona Prawica jest dzisiaj na dopalaczach. Ogromne pieniądze, ogromne transfery przeznaczane tak naprawdę na kampanię wyborczą PiSu. Pytał pan, że zacierają się te granice, minister, poseł, tak? Wtedy, kiedy powinni wypełniać obowiązki ministra, jeżdżą, robią kampanię wyborczą sobie, PiSowi, kolegom, koleżankom. Ale proszę zobaczyć, nie tak dawno słynna afera, kiedy prezesi spółek państwowych wpłacali ogromne pieniądze na konto PiSu. To jest właśnie ta nierówność. 3 miliardy na telewizję publiczną, która robi kampanię wyborczą wyłącznie kandydatom Prawa i Sprawiedliwości. To jest ta nierówność. Fundacje, które powstają, były zakładane przez te 8 lat, przez nie robione jakieś dziwne kampanie polityczne, transferowane ogromne środki pod wzniosłymi hasłami, tak naprawdę to była tylko tuba propagandowa Prawa i Sprawiedliwości. I co my możemy w tym momencie zrobić? My możemy wyjść tylko na ulicę, rozmawiać z ludźmi, opowiadać o tym, jak jest i jak powinno być, jak chcemy, żeby Polska wyglądała w przyszłości. To jest tylko nasz oręż i za pomocą państwa, za pomocą również wolnych mediów, które jeszcze w Polsce zostały, możemy próbować trafiać do naszych wyborców. Nie jeśli wygramy, tylko my te wybory wygramy i zmiany w Polsce nastąpią, bo Opolanie i nie tylko Opolanie, cała Polska tych zmian oczekuje. Więc oczywiście będą zmiany, zwycięstwo wyborcze jest pewne. Zachęcamy do głosowania na samorządowców i tych prawdziwych samorządowców, nie bezpartyjnych udawaczy, którzy chcieli ukraść naszą nazwę, tylko tych, którzy na co dzień pracują z mieszkańcami, którzy są w Tak dla Polski, których dzisiaj przedstawiliśmy. Chciałem prosić Opolan, tych, którzy głosowali na mnie, na głosowanie, na sprawdzonych ludzi, którym można zaufać i dla których na pierwszym miejscu są ludzie, obywatele, a nie robienie majątku, nie robienie różnych innych przekrętów po to, żeby się wzbogacić.